Witajcie Bobasy, mogę wam od razu powiedzieć, że nie będzie to kolejna recenzja gry The Elder Scrolls Skyrim. Takich recenzji w sieci macie całe mnóstwo. Na dobrą sprawę, recenzja miała być w 2017 roku, zaraz po samym pojawieniu się Skyrim Special Edition, przeznaczonego z myślą o 8 generacji konsol, ale pech chciał, że tak przekładałem i w końcu zapomniałem, aż znalazłem po latach archiwalne nagrania, które były przeznaczone dla recenzji. Dlatego więc postanowiłem zmienić koncepcję i powiedzieć wam, co mi się podoba i co mi się nie podoba w tej grze. No i ogólnie opowiedzieć troszkę o grach Bethesdy. Myślałem też o top 5, dlaczego warto zagrać w ten tytuł, ale po co się rozdrabniać, bo mniej więcej będzie to samo. Jeżeli więc nie podoba ci się koncepcja tego filmiku, to nie obrażę się, jeżeli go wyłączysz właśnie w tym momencie. Może pozwolę sobie na przemian mówić, na co jestem na tak, a na co jestem na nie. Tak więc bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. No i na sam początek, to co mnie urzekło w Skyrimie, to chyba sam świat gry oraz jego eksplorowanie. Rozległe, różnorodne, nordyckie tereny, a tam za horyzontem coś jest, sprawdźmy to. A tam smok nieopodal lata, zabijmy go. I tak można w koło Macieju. Łącznie mamy tutaj około 600 lokacji do zwiedzenia. Tyczy się to miast, katakumb, lochów, jaskiń, grot i tak dalej. Jest to naprawdę całkiem przyzwoicie wykonany świat. Oczywiście miał swoje bobole w dniu premiery, ale do tego tematu jeszcze powrócę. Dodatkowo chyba się ze mną zgodzicie, że gry Bethesdy mają coś w sobie, że jednak szwędanie się tu i tam i ogólne zwiedzanie jest chyba najfajniejszym elementem w ich grach. Mimo iż że schematy wdarły się również do gry Fallout, który czerpie całymi garściami z rozwiązań z serii The Elder Scrolls. No może teraz coś się nie podoba, chyba właśnie jakość na premierę, która była przesiąknięta bugami i glitchami. Masa błędów otwartego świata, to chleb poprzedni, dodatkowo pamiętamy jak dziś niedociągnięcia graficzne tekstur typu brzydkie schody, jakaś brzydka tekstura za domem oraz niedopracowane detale otoczenia. Nie zabrakło też lewitujących kamieni, czy po dziś dzień lewitujące konie. Tak, to dziś częsty widok. Mimo iż gra doczekała się masa poprawek, to w głównej mierze wersję PC-tową aktualizują moderzy, poprawiając działanie tytułu, likwidując bugi i glitche i kuriozalnie robiąc to skuteczniej niż sama Bethesda. Gorzej ma się konsolowa wersja, bo niestety tutaj trzeba czekać na łaskę samego dewelopera. No i to co mi się bardzo podoba w tej grze, to muzyka w grze, która robi tutaj ogromną robotę. Ogromne brawa dla Jeremiego Soula i za świetną ścieżkę dźwiękową dla tej gry. Po dziś dzień uważa się, że to właśnie ścieżka dźwiękowa Skyrima jest jednym z najbardziej cenionych dzieł w jego dorobku muzycznym. Otrzymał wiele nagród, w tym nominacje do BAFTA oraz uznanie jej nagrody od takich organizacji jak Game Audio Network. Skomponował również muzykę do samych dodatków. Czy będzie on kompozytorem kolejnego The Elder Scrollsa? Bardzo bym chciał, bo muzyka naprawdę buduje klimat w tej grze. Uważam, że to właśnie muzyka jest mocnym budulcem podczas walki, eksploracji, rozmów z NPC-ami, a bez niej gra naprawdę wiele by straciła. Zaś po dziś dzień słucham tej ścieżki dźwiękowej. Nadszedł czas na to, co mi się znowu nie podoba. Chyba najgorszymi elementami ostatnimi czasy w grach Bethesdy, w tym w Skyrimie, są zadania poboczne, które są nijakie, żeby nie powiedzieć, że koszmarnie słabe. Te oczywiście dzielą się na dwie kategorie, te z cienką czcionką, czyli te bardzo słabe, i te główne i poboczne z grubą czcionką, które są przyzwoite, ale bez szału. Aczkolwiek w późniejszych grach jak na przykład Fallout 4, zadania i ich meteoryka prosi o pomstę do nieba. Również za czasów Morrowinda zadania były znacznie lepsze, ich złożoność była po prostu dobra, były ciekawsze i bardziej wciągały gracza. Tutaj mnie osobiście jako gracza bardziej eksploracja wciągła niż wykonywanie zadań pobocznych czy głównych. To co uważam za naprawdę solidnie przemyślany element w grze, który idzie na jej plus, to sam rozwój postaci. Mamy tutaj masę umiejętności, gdzie rozwijamy się w takim kierunku, jakim chcemy. Możemy iść poszczególną kategorią, albo rozwijać wszystko, co sprawi, że poświęcimy na ten tytuł dziesiątki godzin. Nic nie stoi na przeszkodzie, by być magiem, wojownikiem, łucznikiem, złodziejem, skrytobójcą, kowalem,
albo po prostu wszystkim naraz i to według mnie najlepsze z wszystkich opcji. Obrywasz ciosy na klatę, rośnie ci obsługa skórzanego albo płytowego pancerza. Używasz miecza jedno albo dwuręcznego, rosną ci umiejętności. To samo tyczy się magii, łuków, skradania się, nawet używania tarczy czy wytrychów. Każdą biegłość możesz wyćwiczyć do setnego poziomu doświadczenia, co przekłada się na główne poziomy, gdzie rozdzielasz punkty umiejętności. Drzewka umiejętności są naprawdę solidnie przemyślane i zrobione z głową. Trochę boję się o kolejną odsłonę, bo Bethesda lubi wszystko upraszczać, co może właśnie odbić się na zadaniach czy rozwoju postaci, który może stracić już swoją unikatowość. I tutaj mogę tu znowu powiedzieć, co mi się nie podoba w Skyrimie, to chyba samo ułatwianie wszystkiego. Znacznik tu, znacznik tam, a gracze i tak mają problemy z pewnymi zadaniami. To jest takie pół na pół, bo jednocześnie nie podoba mi się to w Skyrimie, a jednocześnie budzi obawy, że w kolejnych grach z tej serii będzie jeszcze łatwiej i jeszcze bardziej wszystko płytkie. Zresztą widać to po Morrowindzie, Oblivionie oraz Skyrimie. Wszystko brnie w stronę ułatwiania, a Fallout 4 to dobitnie pokazał, jak można ułatwić zadania i rozgrywkę do granic możliwości. Ogromnym atutem tej i każdej innej gry Bethesdy, ale ogólnie Skyrima, jest fakt, że niesamowite ma wsparcie modów, gdzie gra potrafi graficznie zabłyszczeć i stale po dziś dzień jest ulepszana. Również dodatki są niczemu sobie, aczkolwiek wychodzą one zawsze po jakimś czasie i tutaj będę zaraz bił do tego, co mi się nie podoba, ale to za chwilę. Dodatki są niczemu sobie i zapewne warto jest w nie zagrać. Mamy tutaj Dragonborn dodający nam całkowicie nową mapkę do eksploracji wraz z zadaniami. No i nie mogło tutaj zabraknąć dodatku Dawnguard, który jest swoistym rozwinięciem wampirów. Możemy tutaj stać się lordem wampirów i oczywiście możemy też przystać do łowców wampirów. Każda moneta ma dwie strony, tak jak w przypadku tego dodatku. Uważam, że te dodatki to przyzwoite rozszerzenia. Jest jeszcze trzeci dodatek, w którym możemy wbudować dom, albo go kupić, umeblować i mieć własny kąt do mieszkania. Nie zabraknie też możliwości adopcji dziecka, czy po prostu poślubić niewiastę i założyć rodzinę. Takie simsowe podejście do zabawy, które poniekąd przerzucono do Fallouta 4, bo tam budowaliśmy własną kwaterę. No i na koniec to, co mi się cholernie nie podoba w grach Bethesdy, to właśnie wydania różnych edycji. Obecnie mamy ich trzy. Skyrim Legendary Edition, można to potraktować jako swoiste goty, albo kompletne wydanie na siódmą generację konsol, wydane w 2013 roku. Wiadomo, zawierała ona wszystkie trzy dodatki. Potem powstała druga wersja z dopiskiem Special Edition, wydana w 2017 roku z myślą o ósmej generacji konsol. Ten materiał pochodzi właśnie z tej edycji, a dokładniej z wersji z Xbox One. Dostosowano tutaj grafikę pod standardy ósmej generacji. Największe różnice były widoczne w samym otoczeniu, albowiem ono zostało najbardziej poprawione. Lepsze tekstury roślin, drzew, gór, ogólnie środowiska w grze oraz obsługa skromnej ilości modów na konsolach. No i niedawno, bo w tamtym roku, wyszła trzecia już edycja z okazji 10-lecia gry. Pojawiła się ona na obecną generację konsol z dopiskiem Anniversary Edition, zawierająca wszystkie trzy dodatki oraz 500 najlepszych modów. Dodano też kilka innych usprawnień, ale graficznie mamy tutaj wręcz kosmetykę. Ogólnie graczom nie przypadło do gustu to wydanie i słusznie, po to skok na kasę i tyle. No i na tym kończę moje wywody. W mojej ocenie ten tytuł jest dobrą grą, ale trzeba mieć na nią sporo czasu. Na Xboxie 360 przegrałem w nią ponad 120 godzin. W Special Edition tylko 80 godzin i miałem dość. I tak jak mówiłem na początku, materiały były nagrywane w 2017 roku i potem trochę z początku 2018 roku i tak gra poszła w odstawkę. Tak więc przerobiłem całą koncepcję recenzji w takie zestawienie. Mam nadzieję, że choć trochę się podobało. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.